Wow. Znowu coś zaznacza. To pewnie ten sklep muzyczny. Rany. Musiało tu kiedyś być świetnie. Tak. U, tu coś będzie. Szybki reload. Mają tu sporo muzyki. The Sleek Habit. The Sleek Habit. No byłam blisko. To są jakieś... Słuchałyśmy tego razem chyba ze 100 razy. Ciekawe, czy są jakieś wypasione zespoły. Mi się podobałaś. Takie, jakieś, wiecie, easter eggi, tak jak było, że można było zobaczyć PlayStation 3, Uncharted 1, 2 i z kolekcją Dextera. Ciekawe, czy jeszcze jakieś takie będą bajerki. Dobra, najpierw zajrzyjmy sobie na dwór. Później pójdziemy na dół w głąb. Butera od gitarki. Jest gitarka. O ja. Będzie grać? Będzie, na bank. Ja widziałem gdzieś tą scenę, ona sobie siupnie i będziemy znowu grać. Na padzie tutaj, dotykowym. Jak mi się coś wydaje. Kurde, nie wiem, nie pamiętam gry, która by używała tak samo tego touchpada. Bo to jest praktycznie zbędny bajer. Co to było? Nic. Symulator gitary, całkiem tak jest. Ładnie brzmi, to nic, wiesz? Pamiętasz tę noc przy ognisku? Tak. O kurczę, znowu gramy. Jakiś konkretny, już chyba znowu Metallica będzie. Albo jakieś Guns N' Roses. Talking away. I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Ale jaja. Today is another day to find you. Shine away. Takie piosenki to nawet zapakowali do tej gry. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take me on. Mowa jak myślę, że tego to się nikt nie spodziewał. Faj, kurde, super, co porobili. Masakry. In a day or two. To kawałek jakiś tutaj element tej gry zadziwia, nie? Needless to say, I'm not an end, but I'll be stumbling away. Slowly learning that life is okay. Say after me. To be safe than sorry, take on me. Take. Jestem ciekawy, czy to jest na przykład czy to jest wydarzenie, które musiało się zdarzyć, żeby popchnąć fabułę dalej, czy mogłem to jakby ominąć całkowicie, no bo w sumie nie musiałem iść tutaj po tą gitarę, nie? Nie musiałem skręcać do tego pokoju i tej gitary podnosić. Więc podejrzewam, że to jest pewnie
opcjonalne. Mogłaś mnie pocałować. Chciałam. Ja też. Dobra. Musimy się ruszać. Kombinuję. No, dlatego teraz nie muszę się nigdzie śpieszyć, tak jak z jedynką. Śpieszyłem, żeby przejść przed wyjściem dwójki. Tu się nie trzeba nic śpieszyć. Ćwicz. Wow. Tu się nie muszę nic śpieszyć, można powoli sobie przechodzić. Dzięki za follow, dzięki wielkie, thank you. Adio. Dzięki, dzięki. Dobra, idziemy na dół. No nie da się wziąć gitary, jest tylko ćwicz. No mogę zobaczyć, co to oznacza. Ale nie da się jej wziąć. Na pewno. No widzisz? Ale poćwiczę, może będzie jakieś trofeum, o. Ręką te akordy wszystkie łapie. No, widzicie? Można sobie pograć, poćwiczyć. Ale zabrać jej nie mogę. Ale może jest jakieś trofeum za zagranie jakiejś piosenki czy czegoś. O, na perce nie mogę. Szkoda. Na perkusji by zaczęła grać, to by się zrobiła taka zadyma, żeby z całego miasta przyszły te wszystkie klikacze. O, i te maski. Hej. Co tam wołasz? O, karta. Co tym razem? Das Wort. O, nice nawet. Nawet spoko wygląda. Osiemdziesiąt na 80. No to zrównoważona karta. Jeżeli chodzi o statystyki. Lester, tak, dokładnie. Gram na PS4 Pro, tak jest. Wersja na płycie i PS4 Pro. Spójrz na to. No jednak gra na perce. O, wow. To był ciekawy rytm. Przepraszam. Mam wrodzony talent. Przyznaj. Kocham. Dobra, cię? Chyba tutaj już jest koniec. Mniejsza o to. Założymy kapelę. A może zostaniesz moją grupą? Ukończono lokalizację. Okej, czyli teraz jakby w drugą stronę. Dobra, podjedźmy trochę na koniu. W ogóle dobrze, że ten koń się nie gubi. Bo jakby się gubił albo stał gdzieś na początku mapy, to trochę by było wnerwiające. Przytłoczyła mnie liczba ludzi. Mnie przytłoczyła ilość jelonki. Pamiętam, że pierwszy tydzień się obżerałam. Popychałam jedzenie po kieszeniach, jakby miało się zaraz skończyć. Widziałam to. Nieprawda. Prawda. Czy tutaj pomyślałam, ewentualnie coś jest? Jest ta chuderlawa dziewczyna, która kradnie wszystkie kotlety. Och, nie kradłam aż tyle kotletów. Ty kradła, nie wierzę. Kradła kotlety, wow. Tego jeszcze nie było. W miarę po kolei te kwadraty chciałbym przechodzić. Tutaj będzie dobrze. Tak, o. Tam do przodu chciałbym pójść i ten jakby dolny tutaj kwadrat. Obok trzeciej ulicy. Third Avenue.
Ten kwadracik teraz zbadamy. To chyba jest to. A ty dokąd? Coś tam jest. W ciężarówce? Tak. Chyba. Nie, znowu pusto w ciężarówce. U, ale za to tutaj się robi ciekawe. Jakiś kod. A skąd mam zdać kod? Use gate code. Gate West 2. Uuu. Okej. Wow. Nie, plan napadu na bank to nie. Gate West 2. Mapa Seattle? A, to że zaktualizowało mi. Dobra. Pod do bram. West Gate 2. West 0451. Ale szok to jest z tymi notatkami w tej grze. Naprawdę jestem pod wrażeniem. 0451. Działa. Ile supli. Owocne poszukiwanie. I karta nowa. Wow. Fajne. Jakaś wodna. Wodna babeczka. 90 na 80. Society of Champions. Prawdziwe imię Olga Kuznetsowa. Oho. A co się na mapie zmieniło? Ale widzicie, wszędzie nie da się dojść, bo tam na przykład chciałbym dojść. I w lewo, no to się nie da. Przynajmniej nie od tej strony. Także tak jak sobie, powiedzmy, zaplanowałem te kwadraty przejść, to tak się tego nie da zrobić. Ale da się to zrobić w inny sposób. Gwiazda jest odporna na zarażenie? Co? Skąd ten pomysł? Ma przecież końskie zdrowie. Och, rety. No co, to było dobre. Po lewej i po prawej. Zróbmy ten budynek. Ej, to jest sąd. To chyba ten gmach sądu. Skąd wiesz? No dobra, to zróbmy po lewej i ten. Na budynku sąd. Dobra, tutaj się nie da przejść, czyli tam kolejne ulice są zablokowane. A tutaj może. Teraz pójdziemy do sądu. Pewnie to jest główne miejsce. Tego wszystkiego. O, coś zaznacza. Co to na lokalizację? O, czyli tu coś będzie, jakby za mną. To jest super, że można takie rzeczy robić. Szukaj stare krywki WLF pod kątem zaopatrzenia. Marna szansa, wiem, ale każdy drobiazg nam się przyda. Weź co możesz i spotkaj się ze mną w Terevenie. Nie martw się o paliwo, my się nim zajmiemy. W Terevenie, ha? Może to jest jakaś podpowiedź, że jakaś Terevena to tam jest paliwo. Joel nie miał bzika na punkcie kawy? Żartujesz? Dałby sobie rękę uciąć zapaczkę ziaren. Nie kumam tego. Smakuje jak znowu karta. Spalone gówno. No to dzięki. Prawdopodobnie mam nadzieję, że wszystko ci posmakuje. Pierdolenie. Wszystko tutaj zbiorę. Big Blue, fajny. Kozek. Mózg ma 100. Prawdziwe imię nieznane. Jakaś wypasiona karcioszka. Dobra, skraftowane dużo itemasków. A co dalej? Coś będzie?
Być będzie na 100%. O. O, suplementy. 25% do zdrowia. Jej, maksymalne życie mi się powiększyło. Super. Czuję, że tu mogą być zarażeni. O! Skąd ja to wiedziałem? Skąd ja to wiedziałem? Jak oni się dostają w takie miejsca? Nie wiem. Kurwia mnie o to. O nie, ale się przestraszyłem. A i tak się jakby przygotowałem na tą akcję. Mówię, tu będą zarażeni. Sekundę później zarażony wyskakuje. Jednak granie na słuchawkach to jest w ogóle niebo a ziemia. Co to? Barko. Ma napis Barkos. Do czego może co tam być? Było? Nie wiem. Rozejrzyjmy się. Może warto tam zajrzeć. Marian 906. Siemano Damian, witam, siema, siema. Cześć, sześć, cześć, cześć. Okej, co ona tam znowu dodała? Uuuu. Tam nie byliśmy? Chyba nie byliśmy. Dobra, mamy chyba wszystko. No jest dwójeczka tej gierki, Damian, jest. Od piątku jest. Wszystko wrzucam na YouTubie, całe moje przejście, także jak nie oglądałeś na bieżąco, to radzę ci nie oglądać live'a i sobie zacząć na YouTubie. Bo już 4 części wrzuciłem na YouTube'a. To naprawdę, gra jest cudowna. Gdybyś nie usłyszał jakichś spoilerów czy czegoś, to radzę ci, jeżeli chcesz oglądać, to wbijaj do mnie na kanał na YouTube'a. Link jest pod spodem, pod streamem. I najpierw nadrób. Od początku. To pewnie ten cały parking sądu. Okej, tu nic nie ma, tylko zamknięty parking. Dobra, pójdziemy do tego sądu i co z tego? Ja chcę zobaczyć, co to był za... Tutaj dodali nam. W tej szóstej alei. To jest ciekawe. No. No dobra, ale najpierw ten sąd ogarniam. Skoro już tutaj jestem, to pójdziemy. Czuję, że tu będzie większa akcja, bo ten sąd jest duży. No pomóż mi. Może wejdziemy tędy. Albo nie. O, właśnie nie. Sąd może ogarnę na następnym live albo coś, zobaczymy. Albo po prostu za chwilę. Ale najpierw, serio, zobaczę sobie tą szóstą aleję. O co tam chodziło? Bo coś się nam zaktualizowało. Tutaj, Sixth Avenue. Ten znak zapytania nie przekreślony. Najpierw idę tam. Czyli prosto i w lewo. Gdzie jest kuń? Tam jest kuń. A dobra, niech sobie odpocznę. Bo coś czuję właśnie, że ten sąd to będzie duża zadymka, co pewnie dłużej potrwa. Więc najpierw jak mi się coś zaktualizowało, to wolę sobie najpierw jakieś troszeczkę jakby poboczne rzeczy zrobić. O jest, to co było na tej obroży. 900 Marian, Barkos. O, morda, udało się. Zobaczmy, co my tu mamy. Ja już bez pistoletu nie wchodzę, nie? Już przed chwilą miałem... Co to kurwa jest? Jakaś... Pełne majty. Miejscówka WLF. Barrier Fangs. A to co? Propaganda WLF. Przypominają mi się świetliki w Bostonie. W Nowym Meksyku mieliśmy kruki. Wow. Nazywali się obrońcami konstytucji. O kurde, to pełno takich organizacji było. Byli żołnierze, którzy uznali, że za dużo tam zasad.
Zbierali haracze, uprawiali poligamię. Świetni goście. Rany. Co to? Ta. Pasek? O, pogrzyba mi pasek. Zbirowi i duchowi by się spodobało. Kabura na broń długą. Tak, okej, dwie bronie naraz mogę mieć. Nice. Dobra. W taki sposób się ulepsza te bronie w drugiej części. Komu? Nie muszę tego kupować. Zanim trafiłam do Jackson, miałam dwa. Tylko muszę to znaleźć. Ale chyba nie chciały jechać z nami, więc. Że mam szybkie wybieranie broni. Super. Cyk, cyk. Masz jakieś zbiorniki? Wow. Nie, nigdy nie miałam. Może kiedy tu skończymy, znajdziemy jakieś stworzonko, żeby się nim zaopiekować. Okej, do robienia tej bomby, czy do czegoś mam itemek? W ogóle śmieszne jest to, że cały czas one rozmawiają o jakichś historiach, cały czas coś się dzieje, cały czas można słuchać tego. Nie mogę zrobić czterech, ale tutaj mogę jeden zrobić. Tu mogę zrobić jeden, ale na razie odpuszczę. No nie, weź, nie podpalaj mołotowa. To plany ataku na konwój Fedry. To miejsce wygląda staro. No, od lat tu nikogo nie było. Rzućmy okiem. Rzućmy okiem na co? No nic mi to nie daje zbytnie. To chyba wszystko. Super, mamy zaktualizowaną lokację. O, jest. Barkos. Dosłownie masz rzucić okiem. Haha. Czekaj, już wyjmuję. Nie, to w trawie nic nie będzie, bo w tej grze niestety. W trawie to nic nie ma. Ale i tak jest więcej znajdziek, jest większa zadyma. To mi się podoba. Ten sąd się tam cały czas pali, czy to jest jakiś inny znaczek? Bo ja już nie wiem. Nie, jeszcze coś innego się zapaliło. A sąd jest tu po boku. Szósta aleja dalej się pali. Ja możliwe, że czegoś nie zebrałem, skoro to się dalej pali, tak mi się wydaje. Dobra, to jeszcze tam... Tylko zajdę od drugiej strony. Może akurat. No właśnie, tutaj może. Gdzie jestem w ogóle? A nie, bo już mi zaliczyło, okej. Okay. Chociaż... To co to jest za miejscówka? A nie, dalej to jest ta jakby szósta ulica, okej. Okay. Tutaj sobie zajrzymy jeszcze po schodkach. Może akurat coś ciekawego będzie, Znowu list. Skoro i tak nie idziesz w tym kierunku, czy mógłbyś uzupełnić zapasy w punkcie kontrolnym zachód 2? Brama nie działa od lat, ale kombinacja do sejfu jest taka sama. West 2. No to ja już tam byłem, ok. Już byliśmy na tym zachód 2. I były tam zapasy. No. Nawet mi się nic nie zaktualizowało, czyli to chyba dobrze wszystko zrobiłem. I tu mamy ten sąd, nie? Ale ten sąd, no to później ogarnę, albo bo to będzie pewnie główna taka jakby akcja. To ten sąd później ogarnę, albo na następnym live'ie, bo
Tak jak mówiłem, stream do 14 dzisiaj miał być. Jakoś do tych godzin obiadowych. Ale zawsze coś do pogrania. Słyszysz to? Tak, słyszę. Już się zaczyna. To dochodzi z sądu. O. To będzie jakaś lipa, co? Tak jak mówiłem, duża akcja się szykuje. Jest. Resztę mam ogarniętą. Tam po lewej, cały pas po lewej, tutaj od dołu, bum, 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 bum. Wszystko jakby było zablokowane ścianą. Się nie dało, więc teraz zostaje sąd. A później tą część obadamy pewnie. O. I później wróci do WLF, jak znajdziemy pewnie w sądzie paliwo. Coś takiego. Dobra, tak jak wspomniałem, dzisiaj krótszy streamek, także niestety muszę się